Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych przed monitorami komputerów oraz witam dyskutantów na finisarzu wystawy Zegrze Zapomniane Miasto nad Narwią. Wystawa czasowa poświęcona w miejscu nieodległemu, położonemu na wysokim brzegu Narwi, znanemu przede wszystkim z funkcji wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz z tego, że w Zegrzu jest znana chyba w całej Polsce Szkoła Wojsk Łączności i Twierdza Zegrze. Wystawa jednak dotyczy, czy dotyczyła wszystkiego tego, co się działo przed założeniem twierdzy. Ale na samym początku chciałbym bardzo przywitać gości, pani dr Anna Salina i pan dr Kazimierz Pacuski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, pan Rafał Degiel, pracownik naszego muzeum oraz moja skromna osoba, Wawrzyniec Orliński. Miałem przyjemność być współkuratorem wystawy i kierownikiem badań archeologicznych, które stały się inspiracją do powstania tejże wystawy. Sam finisarz jest dość nietypowy, jak Państwo widzicie. Odbywa się wyłącznie online z uwagi na różnego rodzaju obostrzenia związane z pandemią, ale mam nadzieję, że uczestniczyć będziecie Państwo w tej naszej skromnej uroczystości. Wystawa sama trwała dłużej niż planowaliśmy na samym początku, właśnie z uwagi na te obostrzenia covidowe. I w związku z tym również sam finisarz ma tę formę dość nietypową, ale mam nadzieję, że ta forma będzie dla Państwa bardzo interesująca, tym bardziej, że zaproszeni goście są wybitnymi specjalistami z zakresu historii średniowiecznej Mazowsza. I mam nadzieję, jestem przekonany, że dowiemy się o wielu bardzo interesujących rzeczach na temat Zegrza, miejscowości niedużej, ale bardzo, bardzo interesującej, miejscowości, którą niejako dla Państwa odkrywamy ponownie. Żeby nie przedłużać, oddałbym w tej chwili głos panu doktorowi, który powie parę słów na temat najstarszej historii Zegrza na tle historii Mazowsza. Bardzo proszę. Bardzo miło. Mikrofon. Tak, chciałbym powiedzieć, że nazwa Zegrze to jest forma dosyć późna, bo to był średniowieczny Zgierz i podobna nazwa Zgierz zachowała się pod Łodzią, a Zegrze w XVIII-XIX wieku zmieniło po prostu trochę. I weszła ta nowa, zmodernizowana forma, weszła trwale do nazewnictwa. Nazwa pojawia się w 1237 roku, kiedy to książę Bolesław Konradowicz wydał dokument w Pułtusku i na tym dokumencie pojawia się Olryk de Zeger, czyli Olryk, zapewne kapelan Zegrza, bo znalazł się wśród duchownych w części świadków, części listy świadków, która obejmowała duchownych. Tam przed nim był jakiś kapelan, po nim też kapelan książęcy. I wobec tego można przyjąć, że tutaj już wtedy był kościół parafialny i tak jak trochę później, ten Zgierz, czyli Zegrze, było ośrodkiem książęcym. Ośrodkiem książęcym, który oczywiście obejmował nie tylko samą przeprawę przez Narew,
ale także okolice, także lasy przyległe, no wszystko to, co było na południe od książęcego Serocka, od grodu kasztaleńskiego w XI-XII wieku, to już był, to była włość, można powiedzieć, zegrzyńska czy zgierska. I w każdym razie ta włość sięgała daleko na zachód, bo obejmowała także Izbice, przy czym nazwa Izbica, prawdziwa nazwa Izbica w XV wieku to jest dębę, które się urodziło. Wydzieliło się z wczesnośredniowiecznej szerszej Izbicy i wschodnia część Izbicy pozostała własnością rycerską, a zachodnia część należała do kanoników regularnych w Czerwińsku. I tu, na tym się kończyła parafia, na zachodzie parafia Zegrze, a na wschodzie to sięgała już nie po Poręt, być może nie Poręt do końca XIV wieku, do powstania parafii Wieliszew pozostawał jeszcze w składzie parafii zegrzyńskiej, ale obejmowała oczywiście oba brzegi Narwi i sięgała wobec tego no, na południe od parafii serockiej. W jaki sposób mogło powstać ten kościół parafialny i dlaczego dostał bardzo zagadkowe własność plebańską? Mianowicie własnością plebańską stał się Ciepielin na wysokości Dzierżynina, czyli sporo jednak na północ od Zegrza. I co dla mnie jest bardzo zagadkowe, to było właściwie największe uposażenie plebańskie na Mazowszu. Bo jak spojrzałem na dane późniejsze, niestety nie ma dokładnych danych z XIX wieku, jak dla wielu majątków mazowieckich się dane zachowały, ile tam było morgów, ile wobec tego można liczyć włók. Ale policzyłem, ponieważ do Ciepielina należały także lasy, pojawiły się w XIX wieku budy ciepielińskie, widać zasięg wcześniejszej wsi, no zapewne książęcej, która musiała się stać już w momencie fundacji kościoła parafialnego wsią plebańską. I to jest rzeczywiście duża zagadka i może spróbuję ją rozwiązać od razu. Mianowicie wydaje mi się, że faktycznym fundatorem kościoła parafialnego mógł być rządca książęcy w Zegrzu. Po prostu on działał, bo majątki książęce musiały być zarządzane przez wiernych urzędników i taki urzędnik mógł sobie wymarzyć, żeby jednak ufundować kościół i dostał na to zgodę księcia, bo to zgoda była niezbędna, ale inicjatorem mógł być taki pan, który prawdopodobnie miał tenże Ciepielin po prostu. I jeżeli nie miał syna, albo jego syn został plebanem, pierwszym plebanem w Zegrzu, no to oczywiste było, że można przekazać ten majątek rycerski na fundację kościoła i wobec tego ten Ciepielin, taki niezwykły, mógł się pojawić w dziejach Zegrza właśnie z tytułu, jednak przy fundacji, z tytułu nadania już rycerskiego. Ale obok Ciepielina jest wieś książęca Powielin, która stała się, akurat to mamy dowodnie poświadczone w latach 40. chyba XIII wieku, została przez księcia nadana tym opactwu czerwińskiemu. Więc były zapewne to dwie wsie książęce, z których ten Ciepielin został przekazany być może dożywotnio temu rządcy, a później stał się własnością plebańską i to byłoby rzeczywiście wyjaśnienie takiej bardzo dużej zagadki. Jeśli chodzi o rozwój tego Zegrza, jest ciekawe, że w połowie XIV wieku była to miejscowość książęca w obrębie kasztelanii zakroczymskiej, którą książę płocki Bolesław, syn Wańka Płockiego, przekazał w rozliczeniu matce księżnej Elżbiecie Wyszogrodzkiej. Tam toczyły się jakieś spory, a jednocześnie był jej winien jednak rozliczenia finansowego, bo matka Elżbieta z pochodzenia była księżniczką litewską, dostała spory posad
posag przywieziony na Mazowsze i tenże posag poszedł następnie na Śląsk, bo została wydana za mąż za księcia śląskiego jej córka, a siostra Bolesława i Bolesław miał obowiązek wyposażyć tą siostrę. I wobec tego trzeba było dać w rozliczeniu trochę dóbr matce. Ona miała zapisaną oprawę na kasztelanii wyszogrodzkiej, która wtedy obejmowała wielką część środkowego, można powiedzieć, północnego Mazowsza, bo i późniejszą ziemię wyszogrodzką i późniejszą ziemię płońską, z którą zaraz jeszcze w końcu XIV wieku, jak Krzyżacy wzięli w zastaw wschodnią część Zawksza, czyli Zawksze, ziemię Zawksze, uformowała się tam później odrębna ziemia zawkrzeńska, a Płońsk zszedł do roli jednego z ośrodków powiatowych ziemi płockiej. Ale to tak, to księstwo płockie się tam rozwijało. Elżbieta żyła do 1364 roku i ponieważ jej władztwo wyszogrodzkie należało do księstwa płockiego, to po jej śmierci panem, także kasztelani Zakroczyńskiej, stał się nie książę mazowiecki, ale król Kazimierz Wielki na mocy układów z księciem, z Trojdenowicami. I ten układ przetrwał oczywiście do śmierci króla, do 1370 roku, zresztą przedczesnej śmierci króla Kazimierza, bo miał tylko 60 lat, jak spadł z konia i trafiła mu się poważna choroba i lekarze nie umieli dobrze sobie z tym poradzić i niestety przedwcześnie skończył życie. A po nim bezpośrednio na mocy układów wcześniejszych książę Siemowit III Trojdenowic mógł przejąć i księstwo płockie, i tą kasztelanię zakroczymską, czyli ta ziemię wróciły normalnie do książęcego Mazowsza. No i Zegrze także wtedy przestało być własnością królewską, a od 1370 roku musiało być własnością księcia Siemowita III. I zaraz po paru latach weszło ta kasztelania zakroczymska, weszło w skład nowego władztwa księcia Janusza I, starszego syna Siemowita, i tenże książę warszawski, zakroczymski, ciechanowski i wiski już objął, sprawował władzę od 1373, czy może początku 74, sprawował władzę także na tym terenem i nad Zegrzem. I zaraz później, być może decyzją ustną jeszcze w pierwszych miesiącach rządów, Zegrze zostało przekazane marszałkowi tego księcia Janusza, Sasinowi ze Smardzewa, który także pisał się z Bolkowa, dzisiejsze Bulkowo pod Wyszogrodem, ale był bardzo ciekawą postacią elity Mazowsza. Mianowicie musiał być urzeczony legendami o rycerstwie zachodnioeuropejskim, o pieśni o Rolandzie, bo swoich synów nazwał Turpinem i Rolandem. No i był tak zawadiackim, można powiedzieć, rycerzem, który chciał dochowywać wierności etosowi rycerza chrześcijańskiego, że znalazł się już na samym końcu życia, w 1396 roku, jako kasztelan wyszogrodzki, wybrał się przeciwko Turkom we wspólnej wyprawie chrześcijaństwa zachodniego gdzieś tam na Bałkanach i niestety źle rozegrana bitwa i Sasin i jego starszy syn Roland zginęli w tej bitwie. Elita mazowiecka nie była nauczona tym doświadczeniem. Jeszcze 3 lata później wybrali się też z księciem Witoldem przeciwko Tatarom i też kolejna grupa możnych mazowieckich nie wróciła z pola bitwy. Tym razem na stepach tam za Kijowem, na wschód od Kijowa. A książę Witold uciekł wtedy szczęśliwie w pierwszej fazie bitwy i
zachował życie. No ale losy Możnowactwa Mazowieckiego były różne. Widać jednak, że to nie była zaśniedziała rycerstwo, które pilnowało tylko dóbr miejscowych, ale ludzie, którzy lubili wędrować po Europie, wybierali się także na pielgrzymki do Santiago de Compostela, więc to byli naprawdę ludzie otwarci, no, można powiedzieć, Europejczycy w mazowieckim wydaniu. No i o dziejach Mazowsza można mówić jeszcze dużo. O Zegrzu też jeszcze cokolwiek powiem, jeżeli państwo akceptują to. Mianowicie Zegrze, jak tylko się pojawił tenże Sasin, dostał prawo albo budowy, albo rozbudowy fortalicji. Dlaczego to było ważne? Otóż w 1368 roku na Mazowsze zwalił się, jeszcze za panowania Kazimierza Wielkiego na północnym Mazowszu, zwalił się najazd pogański, najazd litewskiego księcia Kiejstuta, który zresztą skorzystał parę lat wcześniej. Uciekał krzyżakom przed śmiercią swojej siostry Elżbiety, uciekał z państwa krzyżackiego i znalazł schronienie na Mazowszu i stamtąd wrócił na Litwę, a w 1968 roku wybrał się na Pułtusk, zdobył i zniszczył gród, oczywiście łupił i Pułtusk, i Juniec, dzisiejszy Juniec nad Wkrą, siedziba, taki dwór biskupów płockich, jeszcze Płońsk zdołał doskoczyć i zniszczyć, i zapewne Rożan wtedy zniszczył. Cztery ośrodki, o których wiemy ze źródeł, i oczywiście jeszcze za życia króla to było, i król uzyskał zgodę na budowę w Pułtusku zamku murowanego, i pieniądze na ten cel miały być zebrane. Chyba dwuletnia składka, która miała być przeznaczona, Święto Pietrze, dla papiestwa. Papież zgodził się, żeby to poszło na odbudowę, umocnienie północnego Mazowsza, na budowę zamku murowanego w Pułtusku. A w Zegrzu pojawiła się wtedy fortalicja i prawdopodobnie to było obiekt numer dwa, tutaj broniący centrum Mazowsza od wschodu. I o tej fortalicji wiemy jeszcze później, że była, istniała i była dzielona nawet, więc jakieś tam były jakieś umocnienia. Nie wiem tylko, czy były murowane, czy jedynie drewniane, ale fortalicja to był zameczek obronny z fosą, z jakimś tam mostem zwodzonym, więc to jednak był wtedy punkt, w końcu XIV wieku, ważny punkt obronny. A później w XV wieku Mazowsze jednak już nie przeżywa tak bardzo najazdów. Mamy tylko najazdy, oczywiście jeszcze kłopoty z krzyżakami, ale wchodzimy w okres pięknego rozwoju gospodarczego i w XV, zwłaszcza XVI wieku, wielki rozwój najpierw od osadnictwa na Mazowszu Wschodnim, odbudowa tego osadnictwa, pojawią się Ostrołęka, Łomża, Wizna się rozwija, pojawiają się inne miasteczka książęce i wielki eksport drogą wiślaną szedł z Narwi, Dolną Narwią, do Wisły i dalej do Gdańska i do zachodniej Europy. Eksport drewna i produktów drewnianych, ale związanych z lasem, a później w XVI wieku także wielki eksport zbożowy i także z tych terenów. I Zegrze oczywiście na tym korzystało, bo to był rodzaj małego portu, do którego można było przybić, coś zjeść, przenocować nawet i dalej spławiać to drewno czy inne produkty Wisłą. To może na tym poprzestanę. Dziękuję ślicznie. Czy nasi dyskutanci mają coś do powiedzenia, do pytania? Może ja zacznę. Dla mnie to, co pan doktor Pacuski powiedział o Nieporęcie, to takie przysłowiowe jajko Kolumba, ponieważ u nas w Nieporęcie wszyscy wiedzą, że król Jan Kazimierz Waza fundował kościół. Oto, że wcześniej Nieporęt należał do parafii w Wieliszewie, no powiedzmy, nie przeżywamy tego szczególnie, a to, co było przed 1387 rokiem, czyli przed powstaniem parafii w Wieliszewie, no to już nikt nie dba tak naprawdę. Więc to było dla mnie rzeczywiście takie odkrywcze wskazanie na Zegrze, tym bardziej, że aż do końca XIX wieku w parafii zegrzyńskiej były zagroby, obecne Zegrze Południowe, to przykład kolejnych perypetii z tą nazwą Zegrze.
Irynia, więc skoro Irynia i Zegrze, to również Nieporęt swobodnie mógł należeć do parafii Zegrze i dziękuję panu za tę, za to spostrzeżenie, które wcześniej po prostu nie przyszło mi do głowy. Chciałam jeszcze zwrócić na coś uwagę. No właśnie kwestia miejscowości, które przynależały do ośrodka parafialnego za Dużą Rzeką. To oczywiście nie była jakaś rzadkość, ale do dzisiaj fascynuje mnie, w jaki sposób realizowano posługę duszpasterską czy sakramentalną wobec mieszkańców wsi za Narwią, za Wisłą, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych. No ciężko sobie wyobrazić. Pewne sakramenty mogą poczekać, ale niektóre są takie jak choćby pogrzeby, niezwłoczne. Pogrzeb nie jest sakramentem, oczywiście tutaj moja pomyłka. Pewne obrzędy, z pewnymi obrzędami nie można zwlekać. I to dla mnie jest niezmiennie powód do takiego zdziwienia, jak dawniej radzono sobie z takimi trudnościami logistycznymi. Wiadomo, łodzie, nie były konieczne zawsze mosty czy brody, ale mimo wszystko dla człowieka z XXI wieku wydaje się to dosyć trudne. Ale jest bardzo ciekawe, że właściwie w zimie, jeżeli tylko był lód na Narwi, to było bardzo proste. To było łatwiejsze niż w lecie. A w lecie trzeba było rzeczywiście, czy wiosną, zwłaszcza jak był wysoki przybór wody, a on dosyć długo trwał, to tak naprawdę chyba w tym kwietniu tego trochę bano się ryzykować. Oczywiście jak był prom, pływał, wydaje mi się, że już w XV wieku mógł pływać prom, ale jeżeli była tylko przeprawa rzeczna wybrana no, po jakichś kamieniach i po piasku w dobrym miejscu, gdzie nie było tak bardzo głęboko, jeżeli Narew była dosyć rozlana, to myślę, że jak było do, tam do metra wysokości. Niemniej z nieboszczykiem tak. W trumnie. To cały czas no wydaje się. Łódź, nieboszczyka już w Łodzi, a rzeczywiście w XV wieku już na pewno chowano na cmentarzu przy kościelnym i stąd jest w ogóle nazwa cmentarz. A wcześniej, ponieważ kościołów parafialnych na Mazowszu było mało, to jednak grzebano ludzi przy konkretnej wsi i zapewne tylko ludność miejscowa żegnała, krewni, sąsiedzi, a księdza mogło nie być. Po prostu pomodlili się, może umieli, myślę, że zmówić pacierz, ktoś może jeszcze zaśpiewali i jakoś to pożegnanie mogło się odbywać. Tak, dopóki panie doktorze, nie było, przepraszam, tak. Że wejdę w słowo, ale interdykt albo ekskomunika i wyłączenie z sakramentów, przecież to była istotna kara dla wielu osób, więc takie pogrzeby bez udziału duchownego były ale dla mnie to dosyć... Była... To była stara tradycja, właściwie znamy ją z wcześniejszych odkryć archeologicznych. Znajdujemy mnóstwo cmentarzysk takich przy poszczególnych wsiach, gdzie widać wyraźnie w XII wieku jeszcze tam jest troszkę elementów pogańskich, bo to chrześcijaństwo było takie powierzchowne. No po prostu ludzie różnych rzeczy się bali, kontynuowali stare tradycje i jakoś to jedno z drugim, co niby teoretycznie powinno im zgrzytać, a jakoś sobie z tym radzili. Ale w każdym razie wydaje mi się, że bardzo duże przemiany na Mazowszu przyniosła budowa sieci parafialnej, która się zaczęła w pierwszej połowie XIII wieku, bo do końca XII wieku mamy kościoły możnowładcze i oczywiście kościoły grodowe, czyli książęce, ale tych kościołów było niedużo. No, kościoły możnowładcze, być może właśnie Zegrze jeszcze się na ten etap, jeżeli fundacja byłaby w końcu XII wieku, mogła się jeszcze na ten etap załapać, a już zaraz później wchodziły reformy soborowe i wymóg budowy sieci parafialnej zależnej od biskupa miejscowego, bo kościół możnowładczy był właściwie kościołem prywatnym w majątku możnego. Więc takie kościoły powstawały i pod Płockiem, i gdzie indziej. I kapelan był zależny oczywiście od możnego, wobec tego jego związek z diecezją musiał być luźny. A tutaj jeżeli się, jeszcze kapelan w Serocku, myślę, że nawet czasami mógł nie mieć święceń
kapłańskich, jeżeli to był syn możnego, który akurat, któremu trzeba było zapewnić beneficjum plebańskie. I wtedy on musiał tylko poszukać prezbitera może biedniejszego, który był w stanie go wyręczać w sprawach liturgicznych, a ten duchowny mógł się oczywiście zajmować innymi sprawami parafialnymi, mógł chrzcić, bo to było niezastrzeżone dla księży, no, a tylko nie mógł odprawiać mszy i nie mógł spowiadać. No. Więc tutaj musiał mieć wsparcie i tak aż do XVI wieku w Polsce bywali plebani, którzy nie mieli święceń kapłańskich i nawet takim plebanem był Jan Kochanowski, który trafił do Kancelarii Królewskiej w latach 60. chyba już XVI wieku i dostał od króla, jako młody sekretarz, dostał od króla beneficjum prebostura w Poznaniu. No, dochodowe. Bardzo poważna funkcja. Tak, bardzo poważna i bardzo dochodowa. Myślę, że nie musiał bywać w tym Poznaniu, ale musiał co najmniej przyjąć tonsurę i jakieś tam święcenia te niższe. A tak w swoim czasie wyśmiewano pewnego polityka, który zwrócił na to uwagę. I w każdym razie, ale jeszcze właśnie akurat się nim do niego dotknąłem, to jeszcze w latach 60. i gdzieś do 74. roku Kochanowski miał te pieniądze kościelne, a złożył beneficja około 74, już po odejściu z dworu królewskiego, ożenił się z Dorotą Podlodowską, założył normalną rodzinę ziemiańską i resztę życia spędził w Czarnolesie i tworzył nie tylko dzieła poetyki świeckiej, ale także cudowne przekłady psalmów. Jego wkład także w tą literaturę religijną Polski był i znaczący, i my niektóre teksty śpiewamy do dzisiaj słowami Kochanowskiego, chociaż nie wiemy, że to jest właśnie od Kochanowskiego. Panie Kazimierzu, a może teraz powiedzieć o wkładzie Mazowsza w światową literaturę? Pan wie, o czym mówię. Ale no. zanim to może archeologiczne trzy grosze włożę do tej dyskusji. Jeśli chodzi o kwestię cmentarzy, to rzeczywiście znamy cmentarz szkieletowy poza terenem samego kościoła w Nieporęcie i on jest datowany na XI-XII wiek. I tutaj część pochówków rzeczywiście jest złożona w takiej tradycyjnej, jeszcze pogańskim, powiedziałbym, rycie. Ale szkieletowy to jest szkieletowy. W sumie chrześcijański, bo do końca X wieku u nas są niestety były pochówki pogańskie, palono po prostu. To i prawda, ale to problem, nie jest też do końca tak, że ten chrzest żeśmy przyjmowali rozciągle, z opóźnieniem, inne rzeczy wchodziły, a ten pochówek... To wszystko się tak zgadza. Pochówki ta tradycja trwała nieco dłużej. Niemniej jednak znamy klasyczne pogańskie pochówki XI-wieczne, jeszcze szkieletowe. I to jest właśnie też taka pewna specyfika mazowiecka tutaj. To są tak zwane groby w obudowach kamiennych. Tutaj duża dyskusja jest wśród archeologów i historyków. Być może niedługo zostanie ona rozwiązana, bo kończy się projekt, dość duży projekt badawczy na ten temat, ale to jest tak na marginesie. Natomiast jeśli chodzi o Zegrze, mieliśmy okazję czy szczęście trafić na pochówki przykościelne, już na cmentarzu przykościelnym, które datowane są bez w zasadzie dużych wahań na drugą połowę XIII wieku. I to w bezpośredniej bliskości fundamentów, kamiennych fundamentów, które interpretuję jako pozostałość fundamentów tego pierwszego kościoła, który z pewnością funkcjonował w XIII wieku, a niektórzy autorzy tutaj wskazują nawet na koniec XII wieku jako czas budowy kościoła i założenia parafii zegrzyńskiej. Tu może dodam, że to był kościół świętej Małgorzaty. Bo w XV wieku już wychodzi ten zapis Ecclesia Sanctae Margaretae
I jeszcze mamy ją poświadczoną wizytacji na początku XVII wieku, więc na pewno to był Kościół Świętej Małgorzaty, być może pierwszy na Mazowszu tej świętej, bo to była raczej święta późniejsza, znana dla późniejszego czasu. Także ta Małgorzata jest bardzo wczesna w Zegrzu, jeszcze łączy się z początkami Warszawy, bo o ile pamiętam, a nie, to Katarzyna na Służewie się pojawia. Nie, to można wiązać z imieniem jakiejś córki świętej, albo żony. Tak. Nie o to mi chodziło. Córka fundatora. Wiadomo, że jest to później powszechna praktyka, że fundowanemu kościołowi nadaje się wyzwanie świętego patrona swojego żony, potomków. Tak, swojej rodziny trochę. I tu rzeczywiście, tu może tak być, że może być. Chociaż większość imion w średniowieczu, także kobiecych, to nie były chrześcijańskie imiona, to były przede wszystkim słowiańskie. Tylko my za dobrze ich nie znamy, bo przede wszystkim zapisywano imiona męskie. Mężczyźni działali bardziej aktywnie. Ale rzeczywiście przybywa na Mazowszu trochę imion chrześcijańskich, w tym od XIII-XIV wieku, ale dominują ciągle imiona słowiańskie. Więc tutaj ta Małgorzata to jest... No też jeszcze jeden przykład europejskości na Mazowszu, tak naprawdę. No. Ja jeszcze, bardzo, bardzo interesujący jest ten wątek, który pan doktor poruszył, mianowicie budowy fortalicji. To jest coś, co troszeczkę spędza mi sens powiek. Nawet miałem okazję przespacerować się kilkakrotnie po Zegrzu, szukając miejsca, gdzie ewentualnie można szukać śladów tej fortalicji. Mam wytypowane parę miejsc, takie, które by pasowały ewentualnie na to miejsce. I nie ukrywam, że znalezienie tego miejsca i w jakiś tam sposób poświadczenie tego w sposób archeologiczny byłoby naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Tym bardziej jest to interesujące w kontekście tej bliskości z Serockiem, bo jak wiemy, gród w Serocku przestał funkcjonować prawdopodobnie pod koniec XI wieku. Ale z tego, co pamiętam, to lista grodów, w której jest też Serock, jest datowana na 1065, to pierwsze, bardzo jest wczesna. Tak, falsyfikat mogylański, ale te zapiski rzeczywiście wyglądają na autentyczne i bardzo wczesne. Po prostu duchowni z Zachodu, jak przychodzili, starali się gromadzić dokumentację pisemną, szczęśliwie, bo Polacy sami niestety tego nie pilnowali, bo decyzja ustna władcy była wiążąca i wystarczała. Długo. No a na szczęście, jak przychodzili obcy, to jednak zbierali tą dokumentację, zapisywali sami nawet, formułowali może nieudolnie, no a później już jak przedstawiali, to władzy książęcej, no to w kancelarii albo poprawiono tekst, albo po prostu przepisywano i różnie to wyglądało i stąd jest trochę falsyfikatów formalnych, że prawdziwe rzeczy trafiały do zbioru danych, które były troszkę skompilowane i takie właśnie ten falsyfikat mogileński, to faktycznie chyba Mieszko II wystawił dokument łączący wcześniejsze rzeczy, no wydobyte po prostu z archiwum klasztornego, ale to nie, na pewno nie było tutaj świadomego fałszerstwa. Natomiast były świadome, drobne fałszerstwa, żeby poprawić sobie sytuację jakichś dóbr, no że brakowało im jakiegoś przywileju na jakieś istotne rzeczy, tam czy dochody z komory celnej, czy z czegoś. No więc czasami pół zdania wciśnięto do prawdziwego dokumentu przy okazji przepisywania, sporządzania kopii. Później już tą kopię przedstawiano w kancelarii, czy królewskiej, czy innej, no i zwykle była przyjmowana bez nabierała mocy. Uwierzytelniana. Uwierzytelniana. Tak to było. I właśnie jeszcze kontynuując ten wątek fortalicji, bardzo ciekawe jest to, że ta fortalicja powstała w Zegrzu, a nie w Serocku właśnie. Co pośrednio niejako jest dowodem na to, ale ja tylko nie skończyłem, że datuje na kres tych grodów z listy
tej falsyfikatu na 1217, upadek wybitnego wojewody Krystyna, po którym się właściwie zawaliła struktura obronna Mazowsza Północnego. No Sarock był niszczony trzykrotnie, odbudowywano go dwukrotnie, natomiast wydaje się, że nie odbudowano go już po ostatnim zniszczeniu, które jest datowane na, powiedzmy, ten XII wiek, początek XII wieku. Później w zasadzie chyba no, przeniesiono to centrum gdzieś władzy obok, ale już nie jako miejsce obronne. Także no, ta budowa fortalicji w Zegrzu niejako pokazuje pośrednio, że to Zegrze było no, bardzo istotnym punktem na mapie ówczesnego Mazowsza. I mam nadzieję, że prędzej czy później da się zlokalizować miejsce tej fortalicji. To oczywiście jest związane z jakimś projektem badań, być może nieinwazyjnych, bo teren Zegrza jest w tej chwili dość intensywnie zabudowany, ale pewne szanse na to są. Bardzo dziękujemy za fantastyczne wskazanie istotnych bardzo elementów tej najwcześniejszej historii Zegrza. A teraz może poprosiłbym o głos Rafała Degiela, który może zechciałby nam przybliżyć strukturę własnościową. Właśnie chciałem powiedzieć Państwu troszeczkę o Zegrze, jego właścicielach, o głównych problemach badawczych. Zasadniczą przeszkodą w badaniu tego tematu jest to, że nie zachowało się archiwum dóbr zegrzyńskich, w którym były zgromadzone wszelkie przywileje, wszelkie dokumenty transakcyjne, które pozwoliłyby nam wyjaśnić właśnie przebieg, w sposób, w jaki dobra były konstruowane, strukturę własnościową, które by ujawniły kolejność nazwisk właścicieli dóbr. W związku z tym posiłkujemy się różnego rodzaju materiałami zastępczymi, różnego rodzaju rozsypanymi informacjami, różnego rodzaju dokumenty, tak jak księgi, metryka mazowiecka koronna, księgi ziemskie, księgi miejskie, informacje o Zegrze nawet w księgach błońskich można znaleźć. Więc są to informacje rozsypane w wielu bardzo różnych dziwnych miejscach i to okres tej własności prywatnej Zegrze to obejmuje ponad 500 lat tak naprawdę. W związku z tym jest to temat ogromny i na pewno jest to temat na pracę dla całego zespołu badawczego. Tu pan doktor Pacuski wprowadził nas już w tą tematykę właścicieli prywatnych, bo ten rok 1377 to jest jakby taka symboliczna data otwierająca dzieje własności prywatnej w Zegrzu. I Sasin ze Smarzewa właśnie jako pierwszy znany prywatny właściciel tych dóbr zegrzyńskich. Pojawia się informacja o fortalicji i w tym momencie też związane, już po śmierci Sasina, związane są bardzo ciekawe zapisy na temat Zegrza, zapisy, w których Zegrze jest nazywane miastem. Czy może być to wiązane z istnieniem tej fortalicji? To jest pytanie. W 1424 roku mamy pojawia się w dokumentach określenie, wręcz po polsku właściwie, maszto z Gierz. W kolejnych latach mamy zapisy w języku łacińskim. W 1434 roku civitatis z Gierz się pojawia i w 1532 roku pojawia się sformułowanie in opidis Gierz. Już mamy też mieszczan. Tak. W XV wieku na pewno, a może i w XVI. No właśnie. Później to nawet nazewnictwo zanika w dokumentach, ale jeszcze w XVIII wieku w księgach wizytacji biskupich wspomina się
zacytuję, w Zegrzu miasteczko przed tym zwanym. I to jest moim zdaniem dla tego okresu największa zagadka, bo nie znamy żadnego przywileju fundacji miasta w Zegrzu, nadaniu praw miejskich. W związku z tym jest, jest pytanie, czy w ogóle w tym okresie mogły funkcjonować miejscowości, które formalnie nie miały praw miejskich, a które nazywano z jakiegoś powodu miastem. To jest największa zagadka moim zdaniem tego okresu początku XVI wieku. To już mamy okres po Sasinie. Po Sasinie dobra zegrzyńskie i samo Zegrze jest podzielone między jego dzieci i wnuki. Wnuczka Sasina, Helena Sąchocina, wniosła swoją część dóbr w posagu Jerzemu Strumille Herbu Dąbrowa, który zaczął zabiegać właśnie o uregulowanie spraw związanych z własnością dróg zegrzyńskich. On dogadał się z opatem Czerwińskim Andrzejem, który był właścicielem jako opat dóbr Wieliszewskich po drugiej stronie Narwi. Została ustalona granica między dobrami zegrzyńskimi a Wieliszewskimi. Po długich sporach z rodziną żony Strumiło wykupił, stalił dobra, które pozostawały w rękach rodziny jego żony. Po śmierci Strumiły majątek odziedziczyła jego córka Helena, która część dóbr przekazała za darmo, a część odsprzedała swoim kuzynom Jakubowi z Kiełpina i Andrzejowi Zaborowa. I od tego momentu właściwie zaczyna się taki okres, kiedy Zegrze i dobra zegrzyńskie ulegają różnego rodzaju podziałom na mniejsze części ziemskie. Głównie dzieje się to w obrębie osób z takich średniowiecznych rodów prawdziców, rogalitów, ale obok nich pojawiają się również przybysze z zewnątrz. Tak na przełomie XV-XVI wieku pojawia się bardzo ambitna, bardzo aktywna klichna Kleofas Chodorowa Herbukorczak oraz jej syn Wintenty Zbyszowa, którzy im też zaczynają scalać te dobra zegrzyńskie, zaczynają wykupywać, natomiast jednocześnie wprowadzają nowe podziały. Przykładem, jak te przydziały powstawały w obrębie poszczególnych rodzin, niech będzie rodzina Kiełpińskich, która w 1559 roku, z tej rodziny mieliśmy aż 6 dziedziców w Zegrzu. Jana, Macieja, Szczepana, Wojciecha, Jakuba i Marcina. I to też byłoby ciekawe badawczo ustalenie, jak te podziały między braćmi w poszczególnych rodzinach przebywały. Tutaj też jest ciekawą postacią Marcin Kiełpiński, który oprócz tego, że był dziedzicem Zegrza, równolegle był plebanem zegrzyńskim. I to on odpowiada za wybudowanie pierwszego murawanego kościoła w Zegrzu. Te podziały dóbr cały czas się pogłębiają. Na przełomie XVI-XVII wieku jako współwłaścicieli Zegrza i dóbr zegrzyńskich pojawiają się Zgierscy Herbu Nieczuja, Dłużniewscy Herbu Dołęga, Kuklińscy Herbu Prawdzic, Dębscy Herbu Prawdzic. Od dębskich część Zegrza i Zagrobów kupił Janusz Weser Herbu Rogala, wojewoda płocki w latach 1662-1667. Jest o tyle to postać istotna, że on był spokrewniony później z Krasińskimi. I ten stan rozdrobnienia utrzymuje się właściwie aż do XVIII wieku. W wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w jaki sposób poszczególne osoby wchodziły w posiadanie gruntów w dobrach zegrzyńskich, czy też w samym Zegrzu nawet, czy drogą dziedziczenia, czy darowizny, czy kupna, czy to też może były tylko dzierżawy. Druga połowa XVII wieku to właśnie moment, kiedy w Zegrzu pojawiają się Krasińscy, Herbu Śrepowron. Oni należeli do tak zwanej odnogi obozińskiej, linii kasztelańskiej tego roku, a najbliższymi ich krewnymi byli Krasińscy z gałęzi ordynackiej, czyli właściciele Opinogóry.
Krasińscy zawierali małżeństwa właśnie z kobietami pochodzącymi z tych dawnych średniowiecznych rodów prawdziców i rogalitów. Skoligacenia może, a potem w konsekwencji tych małżeństw również spokrewnienie krasińskich z kryskimi, muckimi i kuklińskimi, którzy wszyscy byli herbu prawdzic i właśnie z rodziną Weselów, herbu rogala, to jest kolejny temat badawczy wymagający szczegółowego przebadania, gdyż pozwoli nam wyjaśnić okoliczności, w jakich Krasińscy pojawili się w Zegrzu. Czy było to jakąś drogą dziedziczenia, czy w inny sposób te dobra nabywali na samym początku swojej aktywności w Zegrzu. I pierwszym Krasińskim rezydującym w Zegrzu był Dobinik Ludwik, kasztelan ciechanowski, żonaty z Katarzyną Młocki, która właśnie była siostrzenicą wspomnianego wojewody Janusza Wesela. Po Dominiku tutaj Zegrzem zarządzał jego syn Jakub, ale oni cały czas byli jednymi z wielu współwłaścicieli Zegrza i dóbr zegrzyńskich. Takie scalanie dóbr właściwie rozpoczął Antoni Krasiński, syn Jakuba, który w latach 50. XVIII wieku wykopywał kolejne części Zegrza, Skubianki, Woli Zgierskiej, tworząc z nich jedną posiadłość. Ten proces scalania kontynuował Kazimierz Krasiński, syn Antoniego, odkupując w 1777 roku od niejakiego Zaborowskiego część gruntów w samym Zegrzu oraz zaczął spłacać właścicieli innych części właśnie w dobrach zegrzyńskich i tworząc już taką spójną strukturę dóbr zegrzyńskich. Sam Kazimierz Krasiński jest postacią bardzo ciekawą, to jest kawaler orderu Orła Białego, kształcił się w Akademii Rycerskiej Stanisława Leszczyńskiego w Lineville we Francji, był szambelanem na dworze króla Stanisława Leszczyńskiego, ostatni obozdyn koronny, zwolennik króla Stanisława Augusta, którego gościł w Zegrzu w 1775 roku. Wspierał finansowo Konfederację Barską, Powstanie Kościuszkowskie, a w 1798 roku otrzymał tytuł hrabiego od króla Prus. Wiadomo, że Krasiński jeszcze przed 1777 roku w swoich dobrach prowadził jakieś działania mające poprawić sytuację chłopów. I te informacje pochodzą jeszcze sprzed tego słynnego uwolnienia z poddaństwa chłopów w Olszewnicy w 1778 roku przez księcia Stanisława Poniatowskiego. To mi się jakoś kojarzy z tą słynną legendą o górce głodowej w Zegrzu, która miała właśnie być dla któregoś z Krasińskich usypana przez głodujących chłopów w zamian za pomoc właśnie w okresie głodu. To też można by próbować ten temat rozwinąć, wyjaśnić. Już w drugiej połowie XVIII wieku Krasińscy byli na tyle mocno związani z Zegrzem, że poczynając od Antoniego Krasińskiego, odbywają się ich pochówki w kościele zegrzyńskim. Później też Kazimierz tutaj jest pochowany, Eustachia, jego żona. I wreszcie mamy pierwszych Krasińskich urodzonych w Zegrzu. Józef Wawrzyniec Krasiński, chyba jest tu pierwszy Krasiński, przynajmniej z tej linii głównych właścicieli, który w Zegrzu się urodził, a po śmierci zmarł w Krakowie, a został w Zegrzu pochowany. Tak a propos trudności z transportem. Właśnie, i dlatego też te pochówki mogły być w późniejszym terminie. Terminie się odbywa właśnie te słynne 3 dni, ponieważ czasem trzeba było ciało sprowadzić. A czasem trzeba było, na pewno do tych pochówków też zapraszano rodzinę. I to musiało być duże uroczystości, żeby arystokratyczną rodzinę ugościć. Właśnie tutaj mówisz o arystokracji czy o dostojnikach. Co innego. Oczywiście. Ale można władcy, co innego jednak mieszkańcy wsi i kmiecie. Potem mamy jeszcze Stanisława Krasińskiego, też z Zegrzu urodzonego, syna Józefa, któremu zawdzięczamy istniejący do dzisiaj pałac w Zegrzu oraz nieistniejący już dwór w Zegrzynku. Też powstanie tego dworu z nim jest wiązane. No i ostatnią właścicielką Zegrza z rodu Krasińskich była Jadwiga
Krasińska po mężu Radziwiłłowa, która w 1862 roku wniosła Zegrzew w Janie do domu Radziwiłłów. A 25 lat później Zegrzew zostało sprzedane władzom carskim pod budowę twierdzy i w tym momencie już kończą się dzieje Zegrza jako własności prywatnej. Czyli reasumując, takie najważniejsze problemy do przebadania to jest wyjaśnienie tych sprawy miejskości Zegrza, odtworzenie, ustalenie listy pierwotnych właścicieli, znaczy prywatnych właścicieli Zegrza i dóbr zegrzyńskich. Tutaj materiałów jest jeszcze sporo, które właściwie nie były w 100% jeszcze wykorzystane. Także tutaj jeszcze nie zapadło ostatnie słowo w tym temacie. Wyjaśnienie okoliczności przejęcia Zegrza przez Krasińskich, poszczególne etapy przejmowania dóbr zegrzyńskich przez tą rodzinę. No i próba rekonstrukcji zagadnień związanych z działalnością Krasińskich, Radziwiłłów, Zegrzów i dobrach zegrzyńskich, no ale bez tego archiwum... W jakich okolicznościach ono zaginęło? No właśnie to jest zagadka. Na pewno jeszcze istniało w pierwszej połowie XIX wieku, ponieważ Stanisław Krasiński wykorzystywał to archiwum w procesach sądowych różnego rodzaju i są wypisy robione z materiałów z tego archiwum i wiadomo, że jeszcze te dokumenty dotyczące Sasina na pewno w tym archiwum istniały, bo są wspominane jako najstarsze przywileje. Czyli jest jakby ciągłość od czasów Sasina była zachowana aż do czasów Krasińskich. Natomiast co się potem działo z tymi dobrami, z tymi aktami, trudno powiedzieć. Różne przekazy słyszałem na ten temat, że były te materiały przekazane po II wojnie światowej do Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Ale nie zetknęliśmy się w czasie kwerendy z tymi materiałami. Też słyszałem, że... Tak. To trafiło do biblioteki ordynacji Krasińskich. Możliwe. Która była na okulniku i została bardzo, przez Niemców zniszczona. Bardzo to jest możliwe. Ale też były informacje, że już po II wojnie światowej materiały ocalałe z tego archiwum przez panią Radziwiłłową były przekazane do Agadu. Natomiast w Agadzie też nie ma w inwentarzach śladu po tych materiałach. A wątek mebli z Zegrza, które znalazły się w Płocku? Jeżeli już to pani Radziwiłłowa... Chyba prędzej tam przekazałaby. Mogła. To jest bardzo ciekawy wątek badawczy. Myślę, że tutaj nasi archiwiści powinni. Czy mają pole do popisu? Jest to temat do przebadania. Ja się zgadzam z panem Kazimierzem Pacuskim, że najlepszym miejscem dla takiego rodowego archiwum była Biblioteka Ordynacji Krasińskiej. Jeżeli coś trafiło do Płocka czy gdziekolwiek indziej, to mogło być jakieś wyimki, szczątki, odpryski, na pewno zrąb danych spłonął w 1944 akt, w 1944 na Okulniku. Należałoby spojrzeć na herbarz Bonieckiego, bo tam rzeczywiście archiwiści, to jest herbarz oparty na wypisach archiwistów, a on redagował to bardzo sensownie. A jeszcze do Krasińskich sięga na szczęście. Tak. I właśnie akurat tam są informacje z końca XIX i początku XX wieku, więc ci archiwiści znali wtedy zespoły, które zwłaszcza w Warszawie, do których mogli dotrzeć. Także tutaj bym jeszcze podjął jakąś próbę. No, ale generalnie bardzo dużo nam niestety w czasie II wojny światowej przepadło, także teraz no, jest szansa oczywiście kościelna, to znaczy dokumentacja kościelna jednak równolegle powstawała i trochę oddaje i chociażby to, co w XV wieku w Bularium Polonie zostało zawarte, zebrane przez Kurasiów, to jest bardzo cenny materiał, tylko niestety już nie obejmuje końca XV wieku. Na szczęście Niemcy trochę robią, obejmują także w repertorium germanicum część ziem polskich i na szczęście i diecezję poznańską, z tego co pamiętam, więc Mazowsze Południowe, a diecezję płocką nie jestem pewien, czy tak uwzględniali, bo może już to traktowali jako ziemię czysto polskie. No,
to już nie wchodzili. A diecezja poznańska jako nieczysto. Diecezja poznańska, wielkopolska część, tam było sporo Niemców, więc im się to kojarzyło. Ale obecnie, żeby włączać Wielkopolskę do repertorium Germanicum, to ale oburzające. Robi się od 100 lat tą pracę, no to tak się nie bardzo można zmieniać kryteria i w sumie szczęśliwie, żeby więcej materiałów było dostępnych dla badaczy niż zawężanie się. Ze względów czysto utylitarnych to tak. Tak, także. No, bardzo, bardzo ciekawe wątki poruszył Rafał w swojej wypowiedzi dotyczące chociażby kwestii domniemanej miejskości Zegrza. Prawda? Myślę, że tutaj też jest sporo jeszcze pracy przed nami. To znaczy, jeżeli są mieszczanie, jeżeli mamy te zapisy Civitas i ogólnie można przyjąć, że prawo niemieckie w wersji chełmińskiej wchodziło powszechnie na Mazowszu od XIV wieku, zwłaszcza od drugiej połowy XIV wieku. Myślę, że to Sasin, jeżeli nawet nie było w 1377 roku wyraźnie wspomniane to prawo niemieckie, to zaraz później miał prawo do, mógł jakimś następnym przywilejom książęcym to dostać. A tylko pytanie, układ wiejski można było rozciągnąć także na miasto, ale wydaje mi się, że jakiś chyba rajca się pojawia w XV wieku w kartotece słownika mazowieckiego, że tutaj chyba mamy tam takie zapisy, czyli że jakiś przywilej musiał być, książęcy mógł być realizowany i czasami te przywileje nie zawsze powtarzano, jeżeli miasto dbało, to uzyskiwano kopie następnych książąt i dzięki temu oryginalny tekst mógł być kontynuowany, ale w wielu miastach mazowieckich raczej pierwsze przywileje, jeżeli nawet były wydane na piśmie, w XIV wieku przepadły i znamy, tak jak dla Zakroczymia, znamy dopiero późniejsze, ale według moich badań już Zakroczym był lokowany przed 1333 i można tutaj jakoś to argumentacją źródłową podtrzymać. I tutaj nie mam wątpliwości, że to miasto działało w XV wieku, tylko tyle, że jeżeli było trwale podzielone, bo niestety już w pierwszej połowie XV wieku po Sasinie, przez to, że miał kilka córek, że tam były podziały, no i syn ten Turpin dziedziczył, po nim znowu dwie córki zostały i tam się akurat w te córki wrzenili bracia z Rogale, którym poświęciłem, których życiorysy opracowałem, Rogale z Węgrzynowa. Jan Rogala, który był marszałkiem, a później wojewodą mazowieckim, więc wybitna postać, i jego brat Rogala, kasztelan wyszogrodzki. No i oni obaj, przez to, że ożenili się już po śmierci Turpina, więc dziedziczyli prawa do tych dóbr i oni odkupywali właśnie od tej córki Sasina, która wyszła za mąż zamożnego z Wielkopolski. Sprawa była wtedy załatwiana już w Łęczycy, kiedy to chyba wojewoda poznański przywiózł jej zeznanie, że ona odsprzedała te dobra, tylko bez wymienienia, jaką kwotę otrzymała, jak została spłacona. Te swoje prawa majątkowe sprzedała owym Rogalom, którzy już byli po ślubie z tymi pannami, córkami Turpina. Więc ci Rogale w XV wieku weszli tam i w tej linii Rogalów byli następnie kolejni Rogale z Zaborowa i Kiełpina i dlatego pojawiają się Kiełpińscy w Zegrzu w pierwszej połowie XVI wieku, a jednocześnie mamy tych zgierskich Herbu Dąbrowa, potomków Strumiły, który no, był trochę postacią mętną, no, ale doszedł do kasztelana lwowskiego, więc miał dosyć duże osiągnięcia w karierze na Rusi Czerwonej, a na Mazowszu to wydaje mi się, że był taką kontrowersyjną postacią, no dużo bardziej na pewno od Sasina. No.
tak żeby już nie uwłaczać jego pamięci. Nadania praw miejskich, z tego co orientuję się, to nie zawsze musiała przebiegać w sposób taki, że nadawano te prawa miejskie jednym aktem. Tylko to był pewien, czasami pewien proces, nadawano pewne przywileje dotyczące... To było kluczowe. Wtedy powinna być lokacja rozmierzenie gruntów. Rozmierzenie gruntów, nadawanie prawa targu. Więc to był czasami pewien proces, który był rozciągnięty na wiele lat. Stąd być może... Nie powstał ten taki jeden pierwszy. On mógł powstać i ale być przechowywany. Ale po pewnym czasie dopiero. Mógł powstać i od razu i być przechowywany przynajmniej w kopiach w Archiwum Rodowym Krasińskich, tak? Tylko że jeżeli do tej pory zachowało się w Archiwum Potulickich z Obór, przechowywanym, szczęśliwie zachowanym i przechowywanym w Agadzie, są treści dokumentów jeszcze z XIV wieku, to jak najbardziej tutaj też, może nie oryginał, ale odpisy mogły się tego zachować. Tylko że teraz, jeżeli jak przypuszczamy, to zapewne spłynęło na okólniku, no to po prostu się już tego nie dowiemy. Możemy szukać jakichś dowodów pośrednich, ale one są, no to jest tylko kwestia poszerzenia bazy źródłowej. To, co wiemy ze źródeł, wyraźnie wskazuje na to, że miasteczkiem Zegrze było po prostu. W każdym razie musiało być w XV wieku, jeżeli było tak nazywane, jeżeli mieszczanie w nim, z niego pisali się. No to już to jest taki dowód żywy. Natomiast jest problem funkcjonowania władz miejskich w sytuacji miasta podzielonego własnościowo, małego ośrodka miejskiego, że tutaj każdy z nich chciał chyba mianować swoich rajców i wobec tego wszystko się trochę rozłaziło. A myślę, że jak w XVI wieku, jeżeli w połowie XVI wieku było tych współwłaścicieli kilkunastu może, no to po prostu miasto się faktycznie kończyło. To już, bo miasto to jest także niezależność władz miejskich wobec panów feudalnych. No a o jakiej tutaj niezależności można było mówić. Także myślę, że to raczej był proces dłuższy, w którym Zegrze miało funkcje miejskie i zwłaszcza ważne było dla handlu tego wiślanego i nadnarwiańskiego. Natomiast no, cały czas było ośrodkiem parafii, sporej parafii, więc tu i tak ludzie w niedzielę się pojawiali na mszy. Powinien być dzień targowy jeszcze rzeczywiście ustanowiony, bo bez tego dnia targowego, chyba że przy okazji w niedzielę handlowano, przy okazji napływu tych ludzi. Ale to wtedy byłby tylko zaczątek miasta, a nie miasto prawdziwe. Tak. Zegrze miało także strategiczne położenie. To również pozostaje ważnym elementem, jeżeli chodzi o kształtowanie jego miejskości. Tak, to jest bardzo, bardzo istotne, ale tutaj taką łyżkę dziegciu włożę. Mianowicie być może również oprócz tych problemów związanych z ilością czy podziałem samego Zegrza, w grę wchodziły kwestie no, czysto ekonomiczne, bo znamy przecież, to jest oczywiste do pewnego stopnia, że komora celna była zarówno i w samym Zegrzu, jak i w pobliskim Sorocku. I ta konkurencja między takimi bardzo bliskimi, jakby nie patrzeć, ośrodkami miejskimi, no, mogła doprowadzić no, do jakichś tam problemów ekonomicznych również. A to jest pytanie, czy o tej komorze celnej wiemy później, w XVI wieku, czy później? Później w XVIII wieku mamy tą stanisławowską komorę celną, z tym, że czyli ona jest opisywana jako komora celna, jest to jeden organizm, Serock i Zegrze. Aha. I tu ciężko jest rozgraniczyć, które funkcje były realizowane w Zegrze, a które w Serocku, ponieważ one miały tą samą obsadę personalną. To jest, to jest jedna rzecz. Przykład, tak. A druga rzecz, to chciałbym tutaj też może uzupełnić kwestię kościoła zegrzyńskiego, bo przez pewien czas funkcjonowały w Zegrzu dwa kościoły. Równolegle, a być może nawet dwa kościoły plus kaplica cmentarna.
Więc mamy przekazy, gdzie jest zapiska o starym kościele i nowym kościele. Więc te dwa. XVI-wieczne, tak? Tak. Więc te dwa kościoły funkcjonowały do pewnego stopnia równolegle. Być może w jednym odprawiano mszę tylko już okazjonalnie, a wszystkie inne ważniejsze funkcje przeszły do nowego kościoła. No, tego oczywiście nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Natomiast no, to wskazuje również na raczej właśnie to, na tą funkcję miejską ośrodka zegrzyńskiego. Czego nie mamy na przykład w pobliskim Serocku, gdzie funkcjonował cały czas jeden kościół, plus przez krótki moment czasu kaplica wybudowana w XVII wieku na obszarze dawnego grodziska. Także być może w momencie, kiedy powstały te dwa kościoły, przestało funkcjonować stary kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty, było wtedy już być może nowe wezwanie związane świętego Antoniego. Tak. A w Serocku był, jak ustaliłem, był kościół świętego Wojciecha, to znaczy tak i datuje powstanie tej kaplicy grodowej na początek wieku XII, tak jak w innych miejscach Mazowsza. Okazało się, że to była właśnie taka ostatnia fala fundacji książęcych w grodach, grodach pogranicznych, że święty Wojciech to przede wszystkim, no Raciąż jeszcze z takich bardziej środkowych już, a nie samego pogranicza, ale i w Stołpsku, czyli Stupsku dzisiejszym, i w Szreńsku święty Wojciech jest, i w Grudowsku dawnym, czyli dzisiejszym Grudusku, więc tutaj rzeczywiście mamy taki ciąg tych wezwań świętego Wojciecha, który musiał być patronem misji chrystianizacyjnej skierowanej do Prusów, no i był ważny jakoś. Tak, a ta kaplica, która została wybudowana w Serocku w XVII wieku na terenie, na obszarze Grodziska, no to już też, to już było wezwanie świętej Barbary. Także już zupełnie. Ale spośród ciekawych fundacji w tym rejonie, to pierwszy kościół nad Bugiem w Wyszkowie dostał świętego Idziego i to nam pozwala datować tą fundację na jeszcze czasy Bolesława Krzywoustego, tak. I wobec tego nadanie dóbr pułtuskich właśnie mogło się zacząć już wtedy, w końcu wieku XI, kiedy państwo polskie było na tyle słabe, że nie bardzo mogło utrzymać organizację kościelną wyłącznie siłami takiej poszczególnych grodów książęcych. Wobec tego wydzielono parę kasztelani w każdej diecezji na czy jedną, biskup. Czy większą, tak jak Łowicką arcybiskupowi przekazano, no i Opole Żnińskie musiał dostać przynajmniej na Wielkopolsce. A doszedłem do tego, dlaczego Łowicz, taki odległy od Gniezna, mógł być ważny w tym czasach Władysława Hermana. Otóż Łowicz leżał na drodze z Płocka przez Łowicz i dalej do Krakowa. Oś drożna, polityczna. No właśnie, to jest bardzo, bardzo również istotne w przypadku Zegrza, bo Zegrze nie powstało tak przypadkiem zupełnie w tym miejscu. Raz to jest kwestia dróg handlowych wodnych, prawda? Ten szlak narwiański czy burzański, bardzo stary, a z drugiej strony szlak oczywiście lądowy, który biegł w stronę Pułtuska właśnie i dalej na północ, na tereny na Wiznę i na Jaćwierz, tak, we wczesnym średniowieczu. Więc to położenie Zegrza jest tutaj bardzo, bardzo istotne dla rozwoju tego ośrodka. I jak się okazuje, historię lokalną można osadzić w znacznie szerszym kontekście. Zdecydowanie. Czy Aniu, chciałabyś może powiedzieć również właśnie na temat parafii coś więcej? Bo wiem, że twoje badania no, tutaj zmierzały również w kierunku w edycji źródeł parafialnych. W zasadzie planowałam powiedzieć o
spisach parafian z 1786 i 87 roku. Tyle, że był to już przedmiot naszej rozmowy sprzed roku, więc może lepiej byłoby kontynuować dyskusję niż odświeżać ten temat. Ja jeszcze chciałabym się odnieść do tego, o czym mówił Rafał. Oczywiście. Powiedziałeś, że nie padło jeszcze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o stosunki własnościowe w Zegrzu w epoce staropolskiej. Mi się wydaje, że to jest trochę mało, że trzeba by powiedzieć wprost, że bardzo wiele zostało do odkrycia. I tutaj można sobie bardzo dużo obiecywać po księgach sądowych zakroczymskich, które tak szerzej to są znane tylko w dwóch najstarszych tomach. One zostały wydane, przeszło 100 lat temu. Ponieważ skoro Zegrze niejednokrotnie, wielokrotnie pojawia się w księgach sądowych ziemi warszawskiej, a tutaj Narew była granicą, do Narwi ziemia warszawska, za Narwią ziemia zakroczymska, to w tych zachowanych księgach zakroczymskich można znaleźć na pewno pełno informacji. To jest też trochę kwestia stanu i zachowania, dostępności, ale można spodziewać się wielu odkryć. Być może także wzmianek o mieszczanach zegrzyńskich i poszerzenia tego wątku badań. A poza tym jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że mamy trochę nie do końca prawdziwy obraz własności ziemskiej na Mazowszu. Tak nam się wydaje, że jedna wieś, jeden właściciel albo jedna wieś jako fragment większego kompleksu dóbr należących do możnowładców albo ewentualnie jedna wieś zamieszkała przez szlachtę zagrodową, czy też zaścianek, cały zespół wsi zamieszkałych przez szlachtę zagrodową. Tymczasem nie docenia się udziału szlachty cząstkowej we własności ziemskiej na Mazowszu, która to szlachta cząstkowa nawet nie musiała posiadać cząstki jednej osady, ale mieć cząstkę tu, cząstkę tam. To wynikało oczywiście z rozradzania się rodów, z koligacji i nie jest, no właśnie, to nie jest tak, że przez to, że Sasin ze Smarzewa miał córki poza tymi synami, to jest jakaś przyczyna do rozdzielenia się Zegrza, bo do tego doszłoby prędzej czy później. Bez osiągnięcia jakiegoś poważnego stanowiska i dochodów, które pozwoliłyby skupić wokół Zegrza, czy nieco dalej jeszcze jakieś większe dobra, to prędzej czy później do tego podziału by doszło, nawet z samymi synami, do właśnie takich zamian, że tutaj mamy fragment Zegrza, ta sama osoba może mieć jakieś działy pod Brańszczykiem, czy nie, akurat tam to nie, dlatego że to była własność biskupia, no ale w każdym razie w innym miejscu. I to, na to też należy zwrócić uwagę. I rzeczywiście to jest dosyć trudne zadanie, żeby wyśledzić te powiązania rodzinne i te ścieżki, jakimi kształtował się stan własności ziemskiej, ale tutaj jeszcze raz wracam do tych ksiąg zakroczymskich sądowych, w których można znaleźć pełno informacji na temat spraw spornych i niespornych. One w dużej mierze dotyczyły właśnie obrotu ziemią. I właśnie po tym typie źródła można sobie wiele obiecywać, jeżeli chodzi o odkrycie, dalsze odkrycia historii Zegrza. To jest bardzo, bardzo istotne to, co tutaj usłyszeliśmy, bo to pokazuje nam fakt, że troszeczkę nieprawidłowo patrzymy na pewne procesy historyczne, które się działy tutaj u nas, szczególnie na Mazowszu. Te podziały, właśnie te cząstkowe, często dzielenie dóbr, dzielenie poszczególnych włości i rzeczywiście ten jeden właściciel mógł posiadać te dobra podzielone, działy w wielu, wielu miejscowościach, wielu wsiach, a nie w postaci jednej jakiejś dużej, dużego obszaru. Później w epoce staropolskiej dla każdego możnowładcy wręcz niezbędne byłoby posiadanie chociażby pół włóczka. No, oczywiście przesadzam tutaj, ale w każdej ziemi w Rzeczypospolitej po to, żeby móc sięgać po urzędy w tej ziemi. Żeby nie zamykać sobie możliwości, bo szlachta osiadła musiała. Trzeba było być szlachtą osiadłą, żeby mieć dostęp do urzędów. Tak, tak.
No to jest tak. bardzo ciekawe, istotne tak. spostrzeżenie. Ja przeszedłem przez księgi ziemskie zakroczymskie XV i początku XVI wieku i rzeczywiście to jest bardzo bogaty materiał, ale szukałem tam przede wszystkim danych o urzędnikach książęcych. Więc wszelkich urzędnikach. A rzeczywiście myślę, że dla XVI-XVII wieku warto robić kwerendy, bo to jest ogromny zespół danych. Na szczęście ocalał, bo księgi czerskie przepadły i tak naprawdę... Warszawskie są tylko też się granicą, jest koniec XVI wieku, nie mylę tak, się? Tak, XVII wiek już niestety nie mamy, nie zachował się. Także, ale dużo rzeczy w herbarzu Bonieckiego dzięki wypisom archiwistów, dużo rzeczy z tych dawnych ksiąg jednak zostało odnotowanych. No, jak z ksiąg ziemi czerskiej to całkiem sporo wynotowano właśnie i dla XVII wieku, i dla późniejszych czasów. Także tu jest kopalnia, a druga kopalnia to są jednak akta kościelne, w których jak w episkopaliach wciągano i czasem i testamenty, i inne jakieś tam spory. Przy kolejnych nominacjach plebańskich trzeba było właśnie wykazać się jakimiś prawami, więc wtedy dochodziło do konfliktów i jest mowa o przynajmniej o tym, jak liczni byli ci współpatronowie. A w parafiach mazowieckich zdarzało się ich, szybko się rozradzali, więc multum rzeczywiście. No dobrze, to może teraz moja kolej, jako jedyny przedstawiciel archeologów tutaj w naszym gronie, pozwoliłbym sobie powiedzieć o paru sprawach, które są dla archeologów oczywistością. Mianowicie na razie tak ogólnie bym powiedział, że przyjęło się, że historia to jest ta część naszych dziejów, do której mamy źródła pisane. Natomiast archeologia zajmuje się wszystkim tym, co było przed powstaniem pisma. A później już niekoniecznie. Otóż te badania, które prowadziliśmy w Zegrzu, no jasno dowodzą, że taki podział jest, mówiąc krótko, nierozsądny, gdyż te badania wykopaliskowe, jakby nie patrzeć, głównie dotyczyły czasów późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. I dzięki tym badaniom możemy pozyskać wiele ciekawych informacji. To tyle tak tytułem wstępu oczywiście, natomiast przechodząc do meritum, może zacznę w ten sposób, że zwyczaj deponowania różnych przedmiotów w grobach oczywiście jest bardzo, bardzo stary, w zasadzie od samego początku, kiedy rejestrujemy pochówki, to w tych pochówkach różne przedmioty znajdujemy. Ma to o tyle ciekawe znaczenie, że no mamy pewną rozbieżność, tak jak tutaj już pan doktor Pacuski na wstępie zauważył, że wbrew temu, o czym mówią nam różnego rodzaju kodyfikacje liturgiczne, a te pierwsze kodyfikacje dotyczące cmentarzy chrześcijańskich powstawały już za czasów Karola Wielkiego, to wbrew tym właśnie kodyfikacjom mamy pewną rozbieżność z tym, co znajdujemy właśnie w grobach. Kodyfikacje nakazywały, w jaki sposób ma być ułożone ciało, że ma być owinięte w całun, złożone odpowiednio według kierunków świata, że nie powinno znajdować się przy ciele zmarłego nic w zasadzie, żadne przedmioty. Jednak
w różnego rodzaju tradycje, czy to pogańskie, czy chrześcijańskie, ale sięgające gdzieś tam swymi korzeniami jeszcze głęboko, w zasadzie rejestrowane są cały czas przez archeologów, aż tutaj muszę to podkreślić, no te zwyczaje wkładania do grobów różnych przedmiotów czy codziennego użytku, no znane są chociażby ze zwyczajów zupełnie współczesnych również. Bardzo ciekawy przykład, bo brałem nie tak dawno udział u archeologów, spotkanie z rabinem, na którym zreferowano badania ratownicze w Wyszogrodzie na cmentarzysku żydowskim, ponieważ skarpa się osuwała, odsłoniły, to było w PRL-u, kiedy jeszcze nie obowiązywały zakazy dostępu do grobów żydowskich. I co się okazało? Na tym cmentarzysku XVI-wiecznym przy każdej głowie leżała kłódka. I to jest wyjątkowy, nieznany Żydom z innych, nie wiem czy tylko dla Mazowsza, czy może dla ziem polskich to był zwyczaj, ale nieznany w każdym razie w innych częściach świata. I to jest bardzo ciekawy przykład, no, symbolu więzi. Po prostu kłódka stała się później na pewno symbolem miłości, symbolem małżeństwa, wierności i tak dalej, a tutaj widocznie dla nich to był też symbol więzi religijnej. Religijnej, tak. Także mamy takie, no szczęśliwie dzięki temu, że było badania ratownicze, trzeba było to koniecznie zrobić i troszkę spisano. Tak, takich rzeczy mamy, czy spotykamy się w zasadzie na każdym kroku. Ja na potrzeby dzisiejszej wypowiedzi pozwoliłem sobie podzielić wszystkie przedmioty, które znajdujemy w grobach, na dwie takie podstawowe grupy. Pierwsza grupa to są przedmioty, które ściśle związane są ze strojem. Otóż również wbrew tym różnym kodyfikacjom, gdzie nakazywano właśnie bardzo skromne chowanie zmarłych, czy owinięcie w całun w zasadzie, to archeolodzy odkrywają mnóstwo przedmiotów, które związane są ze strojem i to prawdopodobnie strojem specjalnym, odświętnym, niecodziennym przecież, bo do grobu ubierano zmarłego w strój odświętny, czego mamy przykład w postaci różnego rodzaju przedmiotów, elementów stroju, haftki, czy klamry do pasów, czy guziki, czy zapinki, czy chociażby ozdoby kobiecego stroju, głowy, jak kabłączki skroniowe, czy zausznice. Tak, czy pierścienie, pierścionki różnego rodzaju, te wszystkie przedmioty związane właśnie ze strojem odświętnym. A druga grupa to są przedmioty, które również w kodyfikacji nie powinny znaleźć się w grobie, ale tak jest, dewocjonalia, a które znajdujemy również od czasów średniowiecza. Przypomnę chociażby enkolpiony we wczesnym średniowieczu, tradycja właśnie ruska tutaj, ale również bardzo proste krzyżyki na początku, później to się rozwijało, wszelkiego rodzaju dewocjonalia, medaliki, krzyże, krzyżyki, czy różańce chociażby, czy... Kult Matki Bożej był bardzo żywy i wobec tego tutaj ta maryjność polskiego kościoła wychodzi. Wychodzi. To jest bardzo ciekawe, bo ta maryjność, ten kult maryjny również mamy potwierdzony w Zegrzu. Bardzo ciekawym przykładem jest chociażby taki duży krzyż wykonany z brązu, gdzie na jednej stronie mamy taki no, klasyczny przykład pasyjki wyobrażenia rozwieszonego Chrystusa na krzyżu, a z drugiej strony na krzyżu mamy Matkę Boską
i jest to krzyż bardzo charakterystyczny dla sanktuarium maryjnego w Mariacel. W sanktuarium, które funkcjonowało już w średniowieczu przecież, jedno z ważniejszych sanktuariów europejskich. A to wyobrażenie Matki Boskiej na krzyżu, bardzo charakterystycznej sukni, stało się pierwowzorem późniejszych wyobrażeń Matki Boskiej, tak zwanej Matki Boskiej Śnieżnej. Wielokrotnie przedstawianej na wizerunkach na całym kościele, szczególnie właśnie w kościele polskim, gdzie ten kult maryjny był bardzo ciekawy. Był kult i w katedrze płockiej, która była pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, i w klasztorze w Czerwińsku, w kościele w Czerwińsku. To właśnie Matka Boża Mazowiecka. Tak, tak. Długo, długo bardzo. I to rzeczywiście były pielgrzymki. Właściwie w średniowieczu w każdym pokoleniu książęta jeździli tam i co najmniej raz, a myślę, że wiele razy zaglądali. My, no, modlili się po prostu. Trzeba było pokazać, zwłaszcza jak przychodziły jakieś momenty kryzysowe, szukano rady, no to przy okazji zasięgano rady tych światłych zakonników. Ale ten kult maryjny nas bardzo trzymał i dla mnie jest zadziwiające, jak ładnie zdał egzamin w II wojnie światowej w powstańczej Warszawie, że wszędzie pojawiły się kapliczki Matki Bożej i nawet niezbyt wierzący przychodzili tam, wspierali to i te kapliczki się utrzymały. Także to jest bardzo ciekawy, żywa polska tradycja. To prawda. Przykłady kultu maryjnego, takich przykładów kultu maryjnego mamy oczywiście więcej. Mamy bardzo ładne pod względem artystycznym i bardzo ciekawe i stosunkowo rzadkie przedstawienia medalików papierowych, gdzie Matka Boska jest przedstawiona czy wydrukowana na papierze, bo prawdopodobnie jest to XVIII-wieczny medalik, oprawione w szkło i w srebrną ramkę jeszcze. I to ewidentnie były przedstawienia specjalnie dla celów sepulkralnych, gdyż czy na dole tego przedstawienia mamy przedstawiony czaszkę wraz z krzyżem, a na odwrocie oczywiście modlitwę Zdrowaś Mario. Tak, tak, więc jest to bardzo ciekawe. Mamy również bardzo ciekawe przykłady takiej ludowej twórczości, gdzie niezachowany krzyż prawdopodobnie był drewniany, ale zachowała się pasyjka wykonana przez jakiegoś być może miejscowego twórcę, wyrzeźbiona pasyjka z kości. Bardzo, bardzo, jeśli tak mogę się wyrazić, uroczy wizerunek Chrystusa wiszącego na krzyżu. Mamy również bardzo ciekawy medalik XVII-wieczny, bardzo charakterystyczny, stosunkowo rzadki, gdzie również na jednej stronie medalika mamy wyobrażenie Chrystusa na krzyżu, a z drugiej oczywiście Matkę Boską otoczoną przez dwa anioły. Także tych dewocjonaliów mamy bardzo dużo, a z tą grupą również wiąże się bardzo ciekawa kwestia potwierdzona w zapiskach historycznych o istnieniu bractw religijnych na terenie parafii Zegrze. Między innymi znaleźliśmy bardzo interesujący, aczkolwiek dość typowy medalik świętego Benedykta, a święty Benedykt był patronem dobrej śmierci i charakterystyczny zapis modlitwy świętego Benedykta w postaci pierwszych liter tej modlitwy jest właśnie na tym medaliku. Ten medalik również, jak to często jest używane właśnie przez archeologów, miał do pewnego stopnia takie znaczenie apotropaiczne, bo tam jest wezwanie dotyczące
ochrony przed grzechem i takim również przed zakusami diabła, które, tak powiem, taki rodzaj, powiedzielibyśmy dzisiaj, zaklęcia, wręcz życzenie, żeby ten diabeł sam wypił swoją truciznę, prawda, i zachował zmarłego tutaj przed zakusami różnego rodzaju. Więc te dewocjonalia w zasadzie mamy potwierdzone przynajmniej od XVII wieku aż do samego schyłku funkcjonowania cmentarza i takimi ostatnimi przykładami fantastycznych pod względem artystycznym już dewocjonaliów są dwa ołtarzyki podróżne wykonane w drugiej połowie XIX wieku czy w samym Petersburgu, czy pod Petersburgiem, w formie ołtarzy z bardzo bogatą ikonografią prawosławną, między innymi Święty Jerzy, ale również przedstawienia z Ewangelii. Także bardzo, bardzo ciekawe. Wydaje się, że ten ostatni element, czy ostatni fragment czasu, kiedy funkcjonował cmentarz, no te wpływy rosyjskie, no tutaj są już ewidentne. Te kontakty z tutaj Imperium Rosyjskim są potwierdzone i one miały już miejsce przed zasiedleniem tego miejsca przez wojska carskie. Także sam cmentarz i te przedmioty, które znajdujemy, w jakiś sposób stawiają nam ramy czasowe, dość dokładne, bo mamy najstarsze przedmioty, te kabłączki skroniowe, czy ten pierścionek średniowieczny, które możemy spokojnie datować na wiek XIII, aż po schyłek XIX wieku, kiedy to zlikwidowano parafię, a w zasadzie nie zlikwidowano parafii, ale sam kościół. Parafię przeniesiono do pobliskiej Woli Kiełpińskiej. Tutaj taka ciekawostka, że część grobów na terenie cmentarza Woli Kiełpińskiej jest starszych niż sam cmentarz. To taka ciekawostka. Właśnie. I te ramy czasowe zamykają się właśnie na schyłku XIX wieku. I co ciekawe, teren dawnego cmentarza parafialnego został niezabudowany przez cały czas funkcjonowania twierdzy, zarówno przez wojska carskie, jak i później w okresie międzywojnia. I dopiero został zabudowany i częściowo zniszczony w latach 80. XX wieku, kiedy tutaj władze wojskowe postanowiły zbudować osiedle wojskowe, a przy okazji wysadzić w powietrze pozostałości kościoła XVIII-wiecznego. Tak dobrze mówię, Rafał? XVIII-wiecznego. Tak, lata 80. i dopiero dosłownie kilka czy kilkanaście lat po wysadzeniu tych resztek kościoła postanowiono go odbudować. W 20 roku w Zegrzu były wojska polskie, bo o Modlinie się zawsze mówi jako ta twierdza podstawowa, z której Sikorski działał tutaj na północnym Mazowszu, a o Zegrzu jakoś mniej, a wydaje mi się, że tutaj też były. Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak, że tutaj, czyli w tej bitwie warszawskiej, wtedy kiedy Sikorski miał dużo, był słabszy stosunek sił polskich do rosyjskich, a mimo wszystko,
wszystko dawał sobie radę na tym froncie, że to rzeczywiście te kolejne bitwy, które się tutaj rozegrały, no towarzyszyły starciom i przede wszystkim temu zwycięskiemu natarciu z Nadwieprza, które rozłożyło bolszewików na froncie tu już w rejonie Warszawy. Z pewnością oczywiście Zegrze stanowiło, czy było miejscem, gdzie stacjonowało od samego początku odzyskania niepodległości Wojska Polskie. Niemniej jednak to centrum dowódcze niejako no, było w dzisiejszym Legionowie, czyli w dawnej Jabłonnie, prawda? Tutaj więcej pewnie Rafał by powiedział w tej kwestii, ale to tutaj właśnie w dzisiejszym Legionowie no, to wszelkiego rodzaju decyzje strategiczne dotyczące już samej bitwy warszawskiej podejmowano i stąd właśnie było miejsce koncentracji wojska i wysyłano wojska już tutaj pod Radzymin czy pod Nieporęt na miejsce bitwy. To stąd z Legionowa wyruszyły oddziały kapitana Pogonowskiego, który zginął w bitwie pod Wólką Radzymińską. Od razu w zasadzie w pierwszych chwilach tej bitwy. A natarcie dalej poprowadził podporucznik Jerzy Boski. Jerzy Boski. I to jest taki łącznik z pierwszym zeszytem słownika historyczno-graficznego Ziemi Czerskiej w średniowieczu, bo Boże to jest właśnie miejscowość z powiatu wareckiego Ziemi Czerskiej. Tak, rzeczywiście. Także archeologia również może nam sporo powiedzieć i nawiązując do samych początków dotyczących właśnie fortalicji, no liczę na to, że również będzie miała swój udział w badaniach nad przeszłością Zegrza. Tak, bardzo to ciekawe rzeczywiście, bo po prostu jednak przeszłość Mazowsza ciągle kryje wiele tajemnic i tutaj trzeba dołożyć, to prawda, że trzeba gromadzić i dokumentację i badania poszerzać i po prostu przybliżać się do tego, jak możemy rekonstruować tą dawniejszą przeszłość, no, z której wyrastamy. Ale tutaj myślę, że Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk tą pracę prowadzi stale, a my w swoim skromnym zakresie muzealnym też próbujemy tą historię badać, odkrywać, co mam nadzieję z lepszym lub gorszym skutkiem nam się udaje. Czy może jeszcze ktoś z Państwa miałby... Ja chciałem tylko powiedzieć, że Krasińscy to jest wyjątkowy ród, można powiedzieć, nie tylko szlachty, ale arystokracji polskiej, właściwie możnowładztwa mazowieckiego, który trwał od XIV wieku, bo jego początkiem to Sławomir, wojewoda mazowiecki z pierwszej XIV wieku, który mógł dostać Krasne, a po nim nie zachowały się dokumenty, ale imię wskazuje, że było dziedziczone w XV wieku przez tych ślepowronów z Krasnego. I ten ród trwał aż do połowy XX wieku. Naprawdę w każdym pokoleniu byli wybitne postacie historii Polski, a zwłaszcza od XVI wieku. Więc jest to piękny przykład wkładu Mazowsza w dzieje Polski. No to jest bardzo ważne, bo to takie troszeczkę traktowanie Mazowsza lekceważące z boku wielkiej historii przecież wydaje się być, no, szczególnie w kontekście badań, które prowadzą zarówno historycy, jak i archeolodzy, no, od lat 20, 30 czy 40, no, raczej pokazują na to, że Mazowsze odegrało no, bardzo istotną rolę w historii naszej państwowości również i w sumie Mazowszanie nie mają się czego wstydzić. Czy mamy jakieś pytania ze strony widzów?
Tak, mamy pytanie. Czy wiadomo, kiedy pojawiła się rodzina Zgierskich w Zegrzu i skąd pochodziła? Zgierskich w Zegrzu to rzeczywiście od Strumiły, który wywodził się ze szlachty mazowieckiej, ale jako młody dworzanin pojawił się u boku księcia Witolda, tuż jeszcze przed jego śmiercią, czyli robił karierę na początku w państwie litewskim, ościennym, a później pojawił się, podziałał troszkę na Mazowszu, ale wylądował na Rusi Czerwonej i po nim właśnie zostali następcy, którzy używali imienia, znaczy już zaczęło się tworzyć nazwisko, bo nazwiska typu Naski tworzą się w ciągu XV wieku, ale zdobywają dominację w pierwszej połowie XVI wieku i odrywają się od miejscowości. Więc człowiek mógł się pisać w połowie XVI wieku Zgierski, ale nie jesteśmy pewni, jeżeli nie mamy danych dodatkowych, czy on jest jeszcze właścicielem tego Zgierza dawnego, czyli Zegrza, czy też już działa gdzieś indziej. Więc tu nazwiska się w każdym razie jakoś formują i nie trwają. Tylko nie wiem, jak długo, czy Zgierscy do dzisiaj dożyli, czy ta linia. Niestety herbarz Bonieckiego kończy się na... Oczywiście na końcu XIX wieku, bo on powstawał wtedy... Chodzi mi o rodzinę, alfabetycznie. Tylko do litery M, więc tu już rzeczywiście nie mamy. Spośród innych dawnych herbarzy, które rzeczywiście notowały dużo, to liczy się herbarz jezuity, obejmujący całość alfabetu, wydany, znaczy ukończony w XVIII wieku, który był przedrukowany w XIX wieku Niesieckiego. Tak, i to jest rzeczywiście dosyć. Ale jeśli chodzi o jakość danych historycznych, to herbarz Bonieckiego jest naprawdę najlepszy, bo oparty na rzetelnych wypisach różnych tych archiwistów i Boniecki miał dar scalania tych, skracania, scalania tych materiałów i zestawienia syntezy. Także niestety, panie Kazimierzu, gdyby drukował to w całości. Tak, więc w innych herbarzach jest sporo ciekawych rzeczy, ale bywają przekłamania i tak. Przekłamania, błędy i trudno to z tego naprawdę korzystać bez krytycznej analizy. A u Bonieckiego to właściwie można tylko kontrolować, czy on się tutaj pomylił, czy nie, czy czasami źle związał dane nazwisko z danym terenem. Ale niestety Zgierskich nie sięga. Tak. Rozumiem, że wszystkie pytania. Dziękuję ślicznie dyskutantom. A przy okazji chciałbym tutaj jeszcze parę słów podziękowań dotyczących samej wystawy. Otóż ta wystawa, którą dzisiaj żegnamy tym spotkaniem, nie odbyłaby się bez wsparcia Urzędu i Miasta Gminy Serock, wsparcia władz miejskich Legionowa, no i zaangażowania dużego zarówno pracowników Muzeum Historycznego w Legionowie, jak i również podziękowania dla pani dr Saliny, która była konsultantką merytoryczną, naukową wystawy. Dziękuję ślicznie za uwagę i mam nadzieję, że było to spotkanie interesujące i owocne dla wszystkich. Dziękuję ślicznie.